Siemanko, z tej strony Crispy. Witam Was na kanale Wielkie Michalo. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować materiał typowo refleksyjny na temat zmian, jakie prawdopodobnie zajdą w naszej społeczności, gdy na platformę PC-tową wyjdzie Halo Master Chief Collection. Wielkimi krokami na nasze komputery zbliża się Halo Reach i z tego powodu rozmyślam, jak nasza społeczność się powiększy. Bo powiedzmy sobie szczerze, na pewno tak będzie. Gdy do tej pory w Halo można było zagrać tylko na Xboxie 360 oraz Xboxie One. Halo Combat Evolved, z tego co się orientuję, jako jedyna wyszła na PC-ta. Teraz zawitają również inne części, czyli Halo Reach, Halo 2, Halo 3, Halo 3 ODST i Halo 4. Moim zdaniem duże znaczenie w rozwoju naszej społeczności powinien mieć rozgłos. Co mam na myśli? Już tłumaczę. Głównie chodzi mi o reklamę, jaką powinna zrobić firma. Uważam, że bardzo duże grono ludzi nie ma pojęcia o istnieniu uniwersum Halo. Poprę to przykładem. Każdy z nas ma znajomych, mniej lub więcej, ja również. I w trakcie rozmowy z nimi dowiaduję się, że tak naprawdę większość nie wie nic na temat serii Halo. Tylko jeden znajomy wie, kto to Master Chief, a tylko dwie osoby miały styczność zagrania w jedną grę z serii Halo. Dlatego uważam, że twórcy takiego wspaniałego uniwersum powinni na masową skalę reklamować wyjście Halo na platformę PC-tową. Jeśli tak się stanie, jestem pewien, że duże grono odbiorców z chęcią zainteresuje się tym tematem. Kolejnym ważnym aspektem jesteśmy również my, fani. Nasze zaangażowanie lub jego brak również będzie miało znaczenie, poprzez na przykład polecenie gry znajomym. Jeśli planujecie zakup Halo na Steam, uważam, że warto jest namówić znajomego na wspólne bitwy z Covenantami czy innymi wrogami. Seria gier jest wyśmienita, jeśli chodzi o koopa i można czerpać z niej wiele frajdy. Jeśli naszym znajomym gra przypadnie do gustu, być może namówią jeszcze kogoś. Trzecią sprawą na pewno są też ceny. Jeśli będzie ona przyzwoita, na pewno zainteresuje większą ilość odbiorców, ponieważ nie każdy może sobie pozwolić na wydanie swoich ciężko zarobionych pieniążków na drogą grę. Z tego co pamiętam, każda część Halo ma kosztować 10 dolców, oprócz Halo 3 ODST, które będzie w cenie 5 dolarów. Czy cena jest przyzwoita, za duża, tego nie będę oceniał. To już każdy z Was musi ocenić. Uważam też, że znaczenie będą miały przeceny, zarówno wysokość zniżki oraz częstotliwość ich występowania na pewno zachęcą lub zniechęcą graczy do kupna. Kolejnym aspektem są również komentarze oraz oceny na Steam. Jeśli gra będzie miała dobrą opinię, gracze chętniej kupią produkt. Jeśli oceny będą negatywne, część osób odpuści sobie kupno, ponieważ nie będą chcieli ryzykować straty swoich na teoretycznie uznany przez graczy słaby tytuł. Pieniądze również w reklamie oraz sprzedaży pomogłyby inne platformy, takie jak przykładowo Origin, ale raczej do tego nie dojdzie. Ostatnim punktem, jaki chcę poruszyć, jest to, czy Halo będzie tylko w wersji cyfrowej, czy też będzie można kupić wersję pudełkową. Tutaj przyznam się szczerze, nie wiem, czy jest to w planach, aczkolwiek wiem, że to również przyciągnęłoby graczy, gdyż wiele osób ceni sobie gry pudełkowe. Ponadto dla osób, które nie przeglądają Steama, nie mają znajomych, którzy są w stanie polecić im Halo, byłaby to reklama, że takie gry istnieją. Podsumowując, Halo wielkimi krokami zbliża się na nasze komputery. To, czy gra wraz z naszą społecznością rozwinie się, zależy od wielu aspektów, między innymi od tych, które poruszyłem w tym filmie. Mają one, moim subiektywnym zdaniem, duże znaczenie w rozwoju nie tylko firmy, społeczności, ale także dalszego rozwoju następnych gier, które dopiero przed nami. Jeśli firma zaprezentuje dobry marketing, my, fani, będziemy rozmawiać na temat Halo, to jestem spokojny, bo wiem, że nasze uniwersum rozkwitnie i stanie się jeszcze lepsze niż jest do tej pory. Jestem ciekaw Waszych opinii na ten temat, czekam na nie w komentarzach. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał, zachęcam do oceniania filmu oraz zajrzenia w opis. A tymczasem się z Wami żegnam.
Do zobaczenia.